Dzień dobry, witam Cię serdecznie i zapraszam do nauki pięknego tańca, do rumuńskiej muzyki, w choreografii Cezarego Cesarza o pięknej nazwie Kwiat Miłości. Zapraszam. Choreografia składa się z dwóch podstawowych sekwencji. W pierwszej z nich idziemy zgodnie z kierunkiem tańca, przeplatając, robię przeplatankę grapevine. Ale uwaga, idziemy w prawo i chciałoby się zacząć prawą, ale tę choreografię zaczynamy od lewej. Czyli najpierw idziemy w prawą stronę lewą nogą, czyli najpierw krzyżujemy, skrzyżuj, odstaw, lewa skrzyżuje z tyłu, odstaw, a dalej tylko lewa dotyka punkt i postaw i prawa dotyka punkt i postaw. To jest nasza pierwsza sekwencja. Pamiętaj, żeby zacząć od lewej nogi. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć i siedem, osiem. I powtórzymy. Raz, dwa, trzy, cztery, punkt i postaw, punkt i postaw. Powtórzymy na wszelki wypadek jeszcze dwa razy. Przeplatamy, punkt i postaw, punkt. I pamiętaj, że od lewej. Przeplatamy, punkt i postaw, punkt i postaw. I już umiesz część pierwszą. W części drugiej idziemy zgodnie z kierunkiem tańca, również rozpoczynając od lewej nogi. Trzy kroki od lewej, czyli jeden lewą, drugi prawą, trzeci lewą. A teraz na chwilę musimy się cofnąć, czyli postawić krok na prawą nogę do tyłu, przeciwnie do kierunku tańca i szybciutko dołączyć lewą i na niej stanąć. Jeszcze raz to samo. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Ostatnie dwa są szybkie. Lewą nogą. Wolno, 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 szybko, szybko. Jak zrobiłeś to tak, jak tłumaczyłam, to teraz powinna być prawa noga wolna. I tak ma być. I teraz robimy dokładnie to samo, ale od prawej. Trzy kroki. Raz, dwa, trzy. I teraz to szybko będzie lewą nogą. Lewa do tyłu. Szybko, prawa łączy, szybko i mam wolną lewą nogę. Jeszcze raz spróbujemy to zrobić. Zaczynamy od lewej, a w kolejnej sekwencji będzie od prawej. I raz, dwa, trzy, w tył złącz, prawa, lewa, w tył złącz i powtarzamy to samo. Raz, dwa, trzy i w tył zmień, raz, dwa, trzy i w tył zmień, raz, dwa, trzy i w tył zmień. Ja specjalnie mówię zmień, bo to się lubi mylić. Ponieważ jest szybko, robię tak, to chciałoby się znowu zacząć lewą nogą, ale trzeba zmienić sobie ciężkości. I w choreografii robimy takie powtórki trzy. Jedna na lewo, jedna na prawo, druga na lewo. A potem dodamy progresywny obrót, ale to za chwilkę. Od lewej nogi. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, szybko, szybko. Lewa, prawa, szybko, szybko. I progresywny obrót w prawą stronę na trzy kroki. Progresywny, czyli to zaczyna, znaczy to, że tu zacznę, tam skończę. I będę rotować, będę się obracać w prawo. Raz, dwa, trzy. Uwaga! I tutaj trzeba tylko dostawić, bo lewa nam będzie potrzebna. Tak? Żebyście nie stanęli na lewej nodze, tylko tu, tylko dostawiamy. Jeszcze raz może zrobię ten progresywny obrót plecami do kamery, żeby Wam było łatwiej. Będę się kręcić w prawo. Tu stąd zaczęłam, tam skończę. Robię trzy kroki. Raz, dwa,
3 na 4 tylko dotykam podłogi i będę zaczynać od lewej nogi. Jeszcze raz ten progresywny obrót i obracamy się i lewa wolna. To teraz spróbujemy połączyć jeszcze raz tą drugą część. Od lewej nogi idziemy po kole. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. I obracamy. Prawa, lewa, prawa. Uwaga, z lewej. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. I obróć. Obracamy. Uwaga, z lewej. Bo pierwszą sekwencję, a teraz przejdziemy do pierwszej, też zaczynamy z lewej. Pamiętasz jeszcze pierwszą? Przeplatanka z lewej nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, punkt, postaw, punkt. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, punkt, postaw, punkt. Idziemy. Lewa, prawa, lewa, szybko, szybko, prawa, lewa, prawa, szybko, szybko, lewa, prawa, lewa. I obracamy. Obracamy. Uwaga, z lewej i lewa, prawa, lewa, szybko, szybko, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, szybko, szybko. Obracamy się. I znowu będzie z lewej tylko początek. Przeplatanka i dwa punkty. Punkt, postaw, punkt, postaw. I tak dalej. Gorąco Was zachęcam do tańczenia tej choreografii. Przypominam, że choreografem jest Cezary Cesarz. Tu możesz zobaczyć, jak tańczymy ją z grupą na warsztatach. Jak masz ochotę nauczyć się razem ze mną innych tańców kręgu albo liniowych, będzie mi bardzo miło, jak zajrzysz do mnie na kanał. Wszystkiego dobrego.